Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. Dziś kolejny odcinek. Czy Polacy są głupkami? I wybuch w komendzie głównej, który spowodował uszkodzenie sufitu i uszkodzenie podłogi, przebił podłogę, a mógł spowodować śmierć wielu policjantów. Generał Szymczyk dostał prezent od generała z Ukrainy i przywiózł go do Polski na komendę główną. W momencie pozostawienia go w przenoszeniu do magazynu całe szczęście odszedł i granatnik wybuchł. Jest to drugi generał, który się na przełomie jednego miesiąca skompromitował. Przypomnę, były generał Polk zasnął na autostradzie, spowodował wypadek. Na szczęście nikt nie zginął. Pytanie, który jest głupszy? Czy ten, który przewiózł przez granicę granatnik i jechał z nim w samochodzie i przywiózł go na komendę, gdzie został zdetonowany? Czy ten, który zasnął na autostradzie? W przypadku tego drugiego, on już jest na emeryturze, a ten generał powinien podać się jak najbardziej do dymisji. Dziwne, że tego nie zrobił. Widać, nie jest to człowiek honorowy. Bo po takim czymś to trudno mu po prostu zaufać. Co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Jestem ciekaw waszych opinii. I zrobimy wkrótce nominację. Kto zwyciężył w tym roku, jeżeli chodzi o właśnie głupotę. Do usłyszenia. Hej, w następnym odcinku. Pozdrawiam. Konnichiwa. Koci, 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 sayonara.